Chodź wolnym krokiem, podejdziemy do pierwszego samochodu, który będziemy oglądać i powiedz Przemku, co cię skłoniło do zmiany samochodu i dlaczego chcesz wejść w segment samochodów multifunkcyjnych, takie nazwijmy. Przede wszystkim moje hobby, którym jest narciarstwo. Szukałem większego samochodu ze względu na to, że często mam wyjazdy narciarskie i potrzebuję większego samochodu, żeby się załadować. Mm-hmm. Poza tym planuję powiększyć rodzinę, także większy samochodzik się przyda. I zacierasz rączki, jakbym siebie widział, normalnie wchodzi tylko samochody i już ciach. Widzę, że emocje będą ogromne. Słuchaj, tak naprawdę dzisiaj rynek motoryzacyjny takimi samochodami stoi. Pierwsze auto, które oglądamy dzisiaj, Volvo XC60. Czy jest to ci znany samochód, czy rozpatrywałeś go pośród ofert w internetach, bo pewnie szukałeś tam fury, nie? Dokładnie tak, jak najbardziej. Było to jedno z częściej wyszukiwanych przeze mnie aut, ze względu na to, że bardzo mi się podoba linia tego samochodu i tak naprawdę z tych wszystkich, których szukałem, ten mi się podobał, jeśli chodzi o nadwozie, najbardziej. To mi też się podoba, powiem ci. Naprawdę, jest to taka fura, która się pięknie starzeje. Ona już jest długo na rynku, prawda? Dokładnie, nawet te poprzednie modele są... Nawet te przedliftowe, tak, nie? Też tak, są tak. Ładne przez cały czas. A ja ci powiem więcej, Przemku drogi. Tych samochodów jest bardzo mało na rynku aut używanych, bo co się tylko pojawia i jest w stanie, wiesz, takim godnym spożycia jeszcze, wymiecione. To od razu jest wymiecione. Tak jest. Poza tym ludzie jeżdżą samochodami Volvo dosyć długo, nie sprzedają ich po 2-3 latach. Trzeba korzystać z czego? Z flot. To jest auto poflotowe. Zarejestrowane od nowości w Polsce z 2014 roku, 80 tysięcy przebiegu, niedużo, a to jest silnik diesla. I teraz moje pytanie od razu, diesel czy benzyna? Benzyna czy diesel? Wiadomo, że jak każdemu zależy mi na niższym spalaniu, jeżeli byłaby to benzyna, to prawdopodobnie byłaby też instalacja LPG. No jeżeli diesel, to wiadomo, byłby diesel, ale sprecyzowanych planów nie mam co do typu silnika. To dobrze, no w tym samochodzie, który jest dosyć ciężki, waży prawie 2 tony, 1900 kg. Ten silnik diesla spisuje się naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że tutaj mamy, jak widzisz na emblemacie, wersję z silnikiem D5, czyli tę najmocniejszą, 215 koni. I teraz uwaga, takie auto, ciężkie, z napędem na 4 koła, z silnikiem wysokoprężnym, wali od 0 do setki 8,3 sekundy. Wow. No, masz pojęcie? Ten motor był też montowany w XC90, tam był troszkę wolniejszy, prawda? A tutaj mamy prawdziwą torpedę, 215 koni mechanicznych, naprawdę robi robotę i moment obrotowy, i skrzynia automatyczna, wszystko tutaj jest. A przy okazji stylowa... Całkiem niezła, naprawdę, naprawdę. Czarny kolor panu odpowiada, czy nie? Ta stylistyka jest troszeczkę niepraktyczny, aczkolwiek jest efektowny, tak? No jest, jak auto jest czyste, to wygląda to ładnie. Ty narty wozisz raczej na dachu, czy w środku, tutaj na przestrzał? Do tej pory woziłem w środku, ze względu na bezpieczeństwo to myślę, że będą to prawda. Na górze. Ale zobacz, tam jakieś cięższe rzeczy, prawda, już masz to podzielone na dwie części, już ci nie jeździ, nie wala się. Żona będzie w bagażniku. Czy nie zastanawiasz się, ile kosztuje to dzieło skandynawskiej motoryzacji? Podejrzewam, że w okolicach 100 tysięcy. I prawie trafiłeś, 97,500 to jest cena wyjściowa, brutto oczywiście za ten samochód. No i teraz zobacz, auto ma 4 lata, a ja ci powiem, usiadłem w nim i poczułem się w nim bardzo, bardzo modnie, bym powiedział. Nie lubię tego słowa. Szczerze, że jest kapitalny ze względu na to, że siedzenie jest dłuższe, tak jakby człowiek w fotelu siedział, no i ten podłokietnik tutaj, no to jest kapitalna sprawa, jest po prostu przez całą długość przeciągnięty, także podejrzewam, że długie trasy, zero zmęczenia, no to już, no wiadomo, no Volvo słynie z komfortu, słynie, to jest ta klasa premium, także... Diabeł tkwi w szczegółach. Ten samochód też jest zbudowany z bardzo wielu szczegółów. To jest rozsypane tych przycisków dosyć dużo. To może na początku przerażać, ale z drugiej strony jest to tak łatwe, tak intuicyjne. I jest tu tyle systemów, które cię wspomagają, które nad tobą czuwają. Że wspomnę o systemie City Safety, który od początku był do 30 km na godzinę. Później zwiększono prędkość do 50 km na godzinę. Jest tutaj w lusterkach też ten system Bliss, który ostrzega przed tak zwanym martwym polem, mryga ci czy pomarańczową kontrolką. Tak, to są w ogóle, Volvo to są pionierzy w wprowadzaniu tego typu udogodnień zwiększających bezpieczeństwo. O, a jednocześnie nie zatraca komfortu. No. Kluczyk zbliżeniowy, on jest wsadzony teraz, prawda? Już tutaj ten kwarcowy zegar prędkościomierza, tego też kiedyś nie było, były analogowe wskaźniki, to się też pozmieniało, to jest naprawdę bardzo, bardzo... Kurczę, nowoczesne i bardzo ładnym stanie, nawet nie wydeptane tutaj, tak, tak, wiesz? Na to też zwróciłem uwagę już przy samym wsiadaniu, także naprawdę jest utrzymany w dobrym stanie i w życiu bym nie powiedział, że jest poflotowy.
Poflotowy nie oznacza, że jeździł nim kto popadnie. Samochód użytkowany był przez jednego kierowcę. XC60 to model z czasów, gdy jeszcze Volvo należało do Amerykanów. Auto dzieli więc płytę podłogową z Fordami Kuga i Mondeo. Ta sztuka to egzemplarz poliftowy. Pięciocylindrowy diesel 2.4 pobiera średnio 8,5 litra na setkę. To nie najgorszy wynik, zważywszy na masę auta, napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię. Przyzwoity jest również bagażnik, który mieści prawie 500 litrów. Wyposażenie jest bogate, a stylistyka deski rozdzielczej bardzo współczesna. Brakuje chyba tylko elektryki foteli. Wspomniany automat ma 6 przełożeń, które można również zmieniać ręcznie. Przebieg 80 000 km to, umówmy się, dla diesla dopiero rozgrzewka.